Jest mi bardzo miło powitać dziś w Dzienniku Związkowym mojego proboszcza z mojej parafii, ksiądz Andrzej Maślejak z polskiej misji Miłosierdzia Bożego w Lombard. Witam serdecznie, księże proboszczu. Ja również serdecznie witam. Jesteśmy tutaj dziś, drodzy Państwo, przede wszystkim, żeby zaprosić Was do udziału w specjalnym pikniku, który będzie pożegnaniem sezonu letniego. Te pikniki bardzo się rozrastają. Z roku na rok są większe, z roku na rok są lepsze, z roku na rok przybywa ludzi, którzy chcą się zabawić na tym pikniku. Ja się cieszę, że tyle ludzi przychodzi na ten piknik, no bo rzeczywiście, jeśli my obejmujemy swoją opieką trzy szkoły, prawda? I to ogromne szkoły. Ogromne szkoły. Szkoła Faustyny. Największa szkoła, polska szkoła. Tak, szkoła Sikorskiego i szkoła Miłosza. No to jest armia dzieci, a jak są dzieci, to i są rodzice. I to wszystko przybywa na ten nasz doroczny piknik. Ten doroczny piknik odbędzie się, drodzy Państwo, w najbliższą niedzielę, 15 września. O której godzinie można się już... Już od 9 rano. Już możemy, prawda, będą stoisko otwierane. Tak się składa, że u nas jest aż 6 mszy świętej w niedzielę. No i zaczynamy, pierwsza msza jest o 7 rano, a potem co 2 godziny. Czyli 9, 11 i pierwsza po południu. Potem mieliśmy jeszcze mszę o 3:30, ale z powodu pikniku jest ona odwołana. I kończymy o 7 wieczorem, też msza święta. Zgaduję, że ludzie przyjeżdżają właśnie na mszę świętą, a później zamiast od razu do domu zatrzymują się i piknikują, kosztują smacznego jedzenia, obchodzą stanowiska, których będzie mnóstwo, ale jeżeli nawet pojedziecie do innego kościoła w tą niedzielę na mszę świętą, to i tak zabłądźcie do parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard, bo naprawdę warto. Jakie atrakcje są przygotowane? No więc pierwsze to jest wyśmienita kuchnia polska, bo to jest podstawa, prawda, każdego pikniku. Golonki, placki ziemniaczane, gofry, zapiekanki, kebaby. No i również super nagrody, bo do wygrania jest pierwsza nagroda $1500 cash. W gotówce. W gotówce, tak. Występ taneczny z Dance Fuel Academy. Dla dzieci zamki dmuchane, piłka nożna, malowanie twarzy. No i tańce do wieczora, także czas będzie można wyśmienicie spędzić. To jedzenie jest przygotowywane w tej chwili, już zaczęło się przygotowanie, na pewno sobota będzie bardzo pracowitym dniem. Tak. I to wszystko jest praktycznie domowe jedzenie robione przez parafię. Będą atrakcje dla całych rodzin, prawda? Na co mogą się przygotować dzieciaki, bo to dzieci zazwyczaj ciągną. No na te gry, zabawy, prawda? To po prostu dzieci bardzo to lubią. No i będzie można potańczyć, prawda? I potańczyć. Super, drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie. Ta niedziela, 15 września, piknik oficjalnie zaczyna się od 9 rano, do której potrwa... Do zmierzchu. Ile wlezie, drodzy Państwo. I proszę księdza, zawsze też pytamy, bo ten piknik to okazja, żeby zebrać dodatkowe fundusze, które w parafii są bardzo potrzebne. To już, jak już od lat zbieramy, bo już się zbliżamy do końca spłaty długu budowy kościoła, to się cieszę. No i na te nasze akcje różne, zwłaszcza już pasterstwo dzieci, młodzieży, tak żeśmy połączyli też ten piknik, że mszą o 11 rozpoczynamy nowy rok katechetyczny. Właśnie. I będzie poświęcenie tornistru i zapraszamy dlatego dzieci ze wszystkich tych trzech szkół, by przyszły na tą mszę świętą. Msze święte w Lombard, w parafii Miłosierdzia Bożego o godzinie 11 to msze specjalnie przygotowane dla dzieci i dla rodzin. Dzieci uczestniczą w tych mszach świętych zawsze. Z przodu, tuż przed ołtarzem. Chór dziecięcy, Boże Perełki śpiewają. Także... Tym razem będzie jeszcze bardziej wyjątkowo ze względu właśnie na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i poświęcenie tornistrów. Czy każdy dzieciak może przyjść do domu, do kościoła z teczką? Każdy, oczywiście. Jak ważne jest to, żeby rok szkolny rozpoczynać właśnie z Bożym błogosławieństwem? Bo to zawsze nie ma błogosławieństwa, nie ma nic, prawda? Mówimy, bo to już tak nas wychowuje nasza wiara, że wszystko zależy w życiu od Bożego błogosławieństwa i myślę, że rodzicom też zależy, żeby te dzieci miały Boże błogosławieństwo w tym nowym roku szkolnym. Wspomniał ksiądz o tym, że parafia współpracuje z trzema polskimi szkołami. To dużo pracy dla Was, dla duszpasterzy? Oczywiście, no bo chodzi o to, to jest, że trzeba uczyć, katechizować, prawda? No i również zajęcia przy parafii.
dlatego po prostu, zwłaszcza moi wikariusze, uczą katechezy, prawda, te. I tak samo duszpasterstwo i młodzieży, tak samo, nie? Przygotowanie do bierzmowania, bo właśnie przecież w tamtym roku było 160 dzieci. Tak, właśnie młodzieży. Do tego chciałem nawiązać. Czy skalę tej pracy duszpasterskiej wśród młodzieży widać przy okazji sakramentów świętych? Tak. 160 osób bierzmowano. Tak, i to samo do pierwszej komunii. Pierwsza komunia w parafii w Lombard trwa przez kilka tygodni. Tak, bo przez trzy soboty. Trzy soboty. Wspaniale. Drodzy Państwo, pamiętajcie, 11 przed południem, 11 AM, to wyjątkowo uroczysta msza święta, na którą można przyjść, należy przyjść z dziećmi. Dzieci powinny wziąć ze sobą plecaki, tornistry, wypchane przynajmniej tymi najpotrzebniejszymi szkolnymi przybarami. Będzie można je poświęcić, będzie można z Bogiem rozpocząć nowy rok szkolny. I też chciałbym też i podziękować wszystkim sponsorom pikniku, mm-hmm. prawda, bo to bez pomocy właśnie parafian i tych, którzy prowadzą różne biznesy, że takie otwarte serce wesprzeć parafię, no i dziennikom związkowym tak samo. Zrobimy to z największą przyjemnością. Ta lista sponsorów rośnie. Ile firm, proszę księdza? Ja naliczyłem 64. Zobaczcie, 64 firmy. 64 firmy wspierają, ale trudno się dziwić, bo dla tych firm piknik to okazja do tego, żeby się zaprezentować parafianom. Liczba parafian chyba też ciągle rośnie. O tak. No ja tak obliczam, że jeśli mamy 7 mszy na weekend po polsku, to około 3000 ludzi prawie co niedzielę przychodzi. Wspaniale. W parafii Miłosierdzia Bożego w Lombard dzieje się naprawdę mnóstwo rzeczy. Na co dzień, co tydzień spotykają się tam najróżniejsze grupy parafialne, ale są też szczególne wydarzenia i takim szczególnym wydarzeniem będzie forum charyzmatyczne w mocy Ducha Świętego, które odbędzie się tam od 20 do 22 września. Czyli od piątku do niedzieli. Tydzień po pikniku właśnie. Mm-hmm. I na to forum zaprosiliśmy księdza Piotra Różańskiego, który jest członkiem zakonu PR-ów, słynnych PR-ów od szkolnictwa, prawda? No i również będą dwie osoby ze wspólnoty Kana Złowicza. Mm-hmm. Będą w trójkę prowadzić to forum, także serdecznie zapraszamy. Zaczynamy w piątek 20 o 7 wieczorem. Czym tak naprawdę jest forum charyzmatyczne? Dla forum, osób, które nie wiedzą. Forum to jest po prostu taki czas poświęcony na otwarcie się na Boga i żebyśmy zdawali sobie sprawę, czym jest nasza wiara, jaka jest to jest siła. No i w wierze jest tak, że Bóg człowiek obdarza różnymi charyzmatami. Mhm. No i trzeba tymi charyzmatami. Czyli darami. Charyzmat darami, to dar. Darami i trzeba posługiwać w swoim życiu. Można powiedzieć, że to taki szczególny rodzaj rekolekcji? Można to jest szczególny rodzaj rekolekcji. Mhm. Ja pamiętam, wczoraj mieliśmy spotkanie naszej grupy modlitewnej Arka Pana i były różne świadectwa. To jedna pani dała takie świadectwo, że zaczęła się modlić za małżeństwo, które nie mogą mieć potomstwa. Mówi, ona sama przeżyła trudne chwile w związku z tym i teraz odczuła, że to jest jej misja. I dała nam kilka przykładów, gdzie wymodliła rodzinom, że przyszli dziękować, że jesteśmy w ciąży, dziękujemy. Świetnie. Jak będzie wyglądał program tego forum charyzmatycznego? Program to jest po prostu, że jest msza święta w piątek o 7. Czyli to te wieczorne msze święte? Tak, wieczorne msze święte. Będą połączone z konferencjami? Z konferencjami, tak. A proszę księdza, końcówka lata to zawsze okres roszad personalnych w większości parafii. Kilka tygodni temu rozmawialiśmy z księdzem Andrzejem Toskę, który również chrystusowcem, który tutaj z Trójcowa przenosi się do słonecznej Kalifornii. Czy będą jakieś zmiany personalne w tym roku w parafii w Lombard? W parafii Lombard wychodzi o księży nie, ale będą zmiany odnośnie sióstr, że przychodzi nowa siostra zakrystianka, siostra Dominika Gubańska i już rozpoczęła pracę. Już rozpoczęła posługę, więc miała okazję przywitać się z parafianami. Świetnie. Księże proboszczu, bardzo serdecznie dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszą rozmowę. Do zobaczenia w niedzielę na pikniku. Do zobaczenia. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że wielu z Was pojawi się w Lombard właśnie w tą niedzielę. Przyjdźcie na dowolną mszę świętą, ale pamiętajcie, żeby po mszy zaczepić jeszcze o piknik, bo naprawdę warto. Będzie można dobrze zjeść, będzie można posłuchać dobrej muzyki, będzie można porozmawiać z przedstawicielami tych 60 sponsorów praktycznie
Będzie naprawdę dobrze spędzony czas, a pieniążki, które zostawicie przy okazji na miejscu, przysłużą się rozwojowi parafii w Lombard i misji, która ta parafia pełni. Księże proboszcze, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Ja również serdecznie dziękuję i zapraszam. Do zobaczenia. Do zobaczenia.